sprawy są prawomocne, bierze w nich udział 14 radnych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Radnych przesłanych materiałów otrzymanych porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś chce zgłosić wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji będzie włożony do wglądu przed sesją. Czy są odnośnie protokołu jakieś uwagi? Skoro nie ma, w takim razie przejdziemy do przyjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 13 sesji Rady Gminy Podczaskalek? Proszę o podniesienie ręki i użycie przycisku do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Spotkanie z panem Markiem Kanickim, dyrektorem powiatowego zarządu w Rzeszowie. Pan dyrektor od niedawna objął to stanowisko. W związku z tym oddaję głos. Proszę o krótkie przedstawienie się. Bardzo proszę na przykład. Bardzo istotny, bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców.
No i nie ukrywam, że oczekiwania i wymogi, jakie stają przede mną, są dość duże. Plan, a szczególnie w kwestiach dotyczących dysponowania środków, jakie możemy przeznaczyć na właściwe odtworzenie, powiedzmy, tych dróg, które już istnieją, a więc inwestycje, ale również bieżące utrzymanie. Są to, nie powiem, że ilość dróg, które tutaj występują na terenie powiatu wielkopolskiego, to prawie 300 km. Są drogi w stanie dość dobrym, niedawno wybudowane, niedawno wykonane inwestycje, ale jest też również wiele dróg, które są w stanie no, rzeczywiście wymagającym bardzo, bardzo dużych nakładów corocznych i inwestycji na przyszłość. Są to drogi, które trudno by można nazwać, bo nie było, że są to drogi powiatowe, nawet patrząc na nawierzchnię, z jakiej one są wykonane. No tak samo są te drogi tego typu u Państwa. U Państwa jest 36,6 km druga, więc to jest tych dróg powiatowych na Państwa terenie, więc to jest 13% powierzchni ogólnej dróg powiatowych, jakimi dysponujemy. Nie wiem, pokrótce może Państwu powiem, jakie są zamierzenia inwestycyjne i ewentualnie środki, którymi dysponujemy, czy dysponuje powiatowy zarząd dróg, to co zostało na rok 2021, a więc to są środki, które zostały zatwierdzone przez sesję powiatu wieluszowskiego. I tak, proszę Państwa, ilość środki budżetu powiatowego zarządu dróg na rok 2021 to jest 13 781 000. Z tego wydatki inwestycyjne to 11 021 000. Bieżące utrzymanie dróg to jest 1,5 miliona złotych. I praktycznie no, wokół tych środków obracamy się, funkcjonujemy i takie mamy środki, które no, praktycznie no, podejrzewam, że środki nasze nam się nie zwiększą. Takimi będziemy dysponować, takimi możemy podejmować inwestycje. W ramach tych środków, proszę Państwa, zostały przyjęte inwestycje, które będą realizowane w roku 2021, a więc to jest przebudowa drogi, to jest trzeci etap, już trzeci rok inwestycji Wieruszów, Cieszęcin, Wyszanów. Na rok 2021 przewidziana jest kwota 5 949 000 do realizacji, zakończenie tej inwestycji. Ta inwestycja zostanie w roku 2021 zakończona. Druga inwestycja, na którą mamy środki, które chcielibyśmy, aby się rozpoczęła, to jest inwestycja przebudowa drogi Galewice-Kłac. Jest to odcinek praktycznie no, kilometra, więc ta część miejska, można część gminna tej drogi, a więc w samych Galewicach w kierunku Głazu. Tam dysponujemy środkami, które my żeśmy przeznaczyli na to 1 831 000, ale czy dojdzie do realizacji tej inwestycji też do końca nie wiemy, bo tutaj brakuje nam jeszcze środków na realizację całego zadania, którego wartość wynosi 3 900 000. Tutaj chcielibyśmy tę inwestycję rozpocząć. Mamy przygotowany projekt i myślę, że jeżeli uda nam się pozyskać środki rządowe, które no nie ukrywamy, bez których, czy budżetowe, budżet państwa, z których będziemy mogli skorzystać, jeżeli nie otrzymamy tych środków, ta inwestycja nie będzie mogła być w całości wykonana. Być może częściowo będziemy musieli to robić etapowo. Kolejna inwestycja, taka duża, którą przewidujemy na okres 3 lat, też nie ukrywam, jest związana ze środkami inwestycyjnymi
które moglibyśmy pozyskać z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Został złożony wniosek, prawdopodobnie może jeszcze w miesiącu lutym, może w miesiącu marcu, na początku kwietnia prawdopodobnie zostanie ogłoszona lista inwestycji, które mogą być dofinansowane. To jest ta inwestycja lutu w Świątkowice. To jest duża inwestycja, całość, koszt tej inwestycji w przybliżeniu może wynieść ponad 15 milionów złotych. Także to są te trzy takie inwestycje, które chcielibyśmy przynajmniej dokończyć, a więc tutaj Wyszanów w roku bieżącym i rozpocząć Galewice-Głaza. Być może skończyć ten odcinek pierwszy i Lutów-Świątkowice rozpocząć tą inwestycję pierwszą. Ponadto mamy w planie, w planach inwestycyjnych wykonanie projektów. Projekty, jest ich praktycznie, no to są projekty, które wykonamy, chcemy wykonać w roku bieżącym. Natomiast realizacja byłaby w latach następnych. Nie wiem, nie będę chyba przedstawiał Państwu tutaj tych wszystkich projektów, bo to myślę, że Państwo jak będziecie chcieli, to można dotrzeć do tych informacji. Natomiast tu z Państwa terenu, z Państwa gminy jest przewidywana do realizacji projekt przebudowy drogi Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów pierwszy, Trzastary 4,2 km. Na to zadanie mamy przeznaczone, na zadanie, na projekt, wykonanie projektu 64 tysiące złotych. Natomiast to realizacja tego zadania, nie ukrywam, no, nie odbędzie się na pewno w roku bieżącym, w roku przyszłym. Dobrze będzie, jeżeli będzie to zadanie realizowane. Myślę, że nawet no, chyba dwuetapowo, bo będziemy chcieli skorzystać ze środków również zewnętrznych w latach 2024-2025. Ale to wszystko też zależy, no nie ukrywam, proszę Państwa, nasze decyzje. My przygotowujemy pewne propozycje tych działań, które wymagają, naprawdę wymagają inwestycji, natomiast decyzja będzie zależała tutaj do Rady Powiatu Wieruszowskiego, do radnych, do decyzji, w jaki sposób te założenia zostaną przyjęte. Nie ukrywam, że w ten sposób będę chciał i zarządowi, tak już wcześniej zostało to przedstawiane, i będę chciał również zarekomendować taki sposób działania. Ta inwestycja na pewno będzie kosztować około 7-8 milionów złotych. To z tych podstawowych. Nie ukrywam jeszcze, że chcieliśmy również, żeby można było w roku w planie tym ująć również naprawę, przebudowę drogi na odcinku, już Państwu mówię, w miejscowości Dolina. Tam ta droga rzeczywiście jest bardzo zniszczona, bardzo spękana, pozalewane obrzeża są. Tam jest odcinek około 1,5 km. Zastanawiałem się, żeby spróbować ewentualnie tak na szybko wykonać taką naprawę tej drugi w ramach środków dojazdu, środków również samorządu wojewódzkiego z funduszu dojazdów do wyłączenia spod produkcji rolnej dojazdów do kół. Jednak się okazało, że okres, no, jak ja zacząłem pracę, styczeń, termin składania wniosków do końca stycznia. Natomiast tak, to wymaga przygotowania projektu, kosztorysów. Tam jest odcinek 1,5 km, więc wymagałoby również decyzji środowiskowej. No niestety tego czasu było za mało, a ze wstępnego rozeznania, jakie żeśmy zrobili co do kosztów, to tam również wchodziły w rachunek kwoty przynajmniej po 2 milionów złotych na tą inwestycję. Więc przy stopniu nieukrywania, jakie jest w tym momencie dofinansowania samorządu wojewódzkiego w granicach ostatnio było 20%, 25%. No więc tutaj nasze środki, akurat w budżecie, które są, no nie pozwoliłyby na realizację tego zadania.
ale przynajmniej nie ukrywam, że chcemy, żeby w tym roku w ramach naszych tych środków, środków, które mamy na bieżące utrzymanie, żeby przynajmniej części tej drogi, która jest najbardziej zniszczona, a więc te pobocza, powiedzmy po te 70-75 cm z jednej i z drugiej strony, tam zrobić nakładki, żeby to wyrównać w ramach własnych środków. Czy się to uda? Też w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. No, ten powiatowy zarząd dróg nie przywitał mnie najlepiej, chociażby ze względu na zimę. Ja zawsze, tutaj już też tam chyba na sesji mówiłem, że zawsze marzyłem, żeby wreszcie była fajna, taka prawdziwa zima z prawdziwego zdarzenia, jak to kiedyś w Polsce bywało, ale i przyszła niestety. Przyszła niestety, a nie ukrywam, że obecnie zajmując to stanowisko, pracując w powiatowym zarządzie dróg, nie bardzo chętnie taką sytuację przyjmuję, że mamy tyle śniegu, mamy taką sytuację, mieliśmy jaką mieliśmy, no i w tym momencie stan dróg wielu jest, no nie ukrywam, jest trudny, ciężki. Koszty, jakie trzeba będzie podnieść na bieżące, na łatanie tak zwane tych dziur, będą duże, a budżet jest jeden, który posiadamy i w ramach tych środków, które mamy, będą musiały być, jeżeli musimy naprawić te drogi, musieliśmy bardzo wiele im włożyć środków na to zimowe utrzymanie, bo każdy jednorazowy wyjazd piaskarek, pułów to były dziesiątki tysięcy złotych. I za to można by było, powiedzmy, no, gdzieś jakieś drobne rzeczy, krótkie odcinki wykonać, spróbować zrobić. Ale no wiadomo, że są pewne priorytety, które no, w danym momencie są ważniejsze i to trzeba wykonać. Ja myślę, że pokrótce, no to chyba tyle, co mógłbym Państwu przedstawić. Tak, zarysowałem jakiś taki plan inwestycyjny, plan remontów, który tutaj Państwa, między innymi Państwa teren obejmował. Jest tutaj kwestia, na pewno będzie w samych czasach odwodnienia. Przy kościele jeszcze rozwiązania, bo ten problem przy cmentarzu był poruszany. Pewne poprawy warunków bezpieczeństwa również tutaj w samym centrum, te wypadki, które tu się zdarzały tutaj na rogu, też trzeba będzie jakoś przynajmniej reorganizację, przynajmniej jakieś pewne sposoby wpłynięcia na poprawę bezpieczeństwa i pieszych, i samego poruszania się tutaj zrobić. Ja myślę, że w tym momencie to tyle z mojej strony, a nie ukrywam, no, na pewno Państwo będziecie mieć swoje uwagi, swoje oczekiwania. Było ostatnio, z tego co też no, się zapoznałem, interpelacje Państwa składane, chociażby odnośnie budowy chodników, między innymi tutaj od ulicy Rejmonta w stronę Czasta. No w tym momencie to nie zostało to ujęte w planie inwestycyjnym. Wymaga to pewnych rozwiązań kompleksowych, tak jak mówiliśmy. Być może będzie musiało te chodniki poczekać do momentu przebudowy tej drogi, tutaj, która jest przewidywana w planie późniejszym z Radosława na Czastale, być może w tym układzie się to uda zrobić. Lub też ewentualnie funkcjonuje, został powołany zespół przy zarządzie powiatowym w Wieruszowie do opracowania ścieżek rowerowo-pieszych na terenie powiatu wieruszowskiego. I ten zespół ma kompleksowo określić potrzebę budowy takich ścieżek w tych newralgicznych miejsc, które mogłyby, powiedzmy, połączyć te główne miejscowości siedziby gmin z innymi miejscowościami, z uciążliwością dużą, gdzie jest, czy bezpieczeństwem. Do prac tych komisji będą włączone osoby z poszczególnych gmin z prośbą o udział.
komisjach i miejmy nadzieję, że projekt, strategia, która powstanie budowy tych ścieżek pozwoli na pozyskanie środków na te inwestycje. Myślę, że Krajowy Plan Odbudowy, który obejmuje między innymi w swoich założeniach transport, drogownictwo, myślę, że będzie można w jakimś stopniu tutaj skorzystać. Nie ukrywam, że bez tych środków, bez tej możliwości korzystania tylko i wyłącznie z własnych środków, jakie posiadamy, wykonanie tych wszystkich inwestycji będzie wymagało wielu lat, a z drugiej strony musimy też zwrócić uwagę na bieżące utrzymanie dróg, które mamy, bo wybudowanie dróg, a nie dbanie o nich, to spowoduje to, że to koło się nigdy nie zamknie, będzie ciągle powstawał nowy problem. Nie ukrywam, że liczymy tutaj, uśmiecham się do Państwa, do Pana Wójta, że ewentualnie, jeżeli mielibyśmy pewne realizacje pewnych drobnych, mniejszych inwestycji robić, nie ukrywam, że dobrze by było, aby to mogło być również z pomocą Państwa, czy samorządu gminnego. Są to drogi powiatowe, ale proszę Państwa, no, korzystają z tego wszyscy mieszkańcy poszczególnych miejscowości, poszczególnych gmin i to ma służyć nam wszystkim. Ja rozumiem, że dbanie o te drogi należy do powiatów i pewne wykonywanie czynności, tak, ale nie ukrywam, że również liczymy na taką zrozumienie i życzliwość i wspólne działanie. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo Państwa. Radny, proszę. Jeśli można. W związku z oddaniem do użytku trasy S8 drastycznie wzrosło natężenie ruchu na odcinku Ubnice, Radosław, Czastary, tutaj no, albo Sokolniki, albo Walitnowy, bo tam są takie dwie opcje, wybierają kierowcy. No tak akurat prowadzi tu nawigacja. Masę przybyło samochodów, jak ja obserwuję, są to numery rejestracyjne gdzieś Warszawa, okolice, czyli skracają sobie drogę, zamiast jechać do Kępna do 11 i tam dopiero zjechać na drogę S8, skracają sobie od Wyczyny przez tutaj Czastary do wiaduktu, czyli do węzła przy trasie S8 Walitnowa. W związku z tym drastycznym wzrostem natężenia ruchu, tak jak Pan Dyrektor powiedział, jest w planach gdzieś ta ścieżka rowerowa pierwsza między ulicą Rejmonta a Czastarami. Ja myślę, że to chyba nie ma co odkładać na jakieś tam przyszłe lata, tylko myślę, że trzeba było się chyba troszeczkę wcześniej zająć, bo tak jak mówię, natężenie ruchu jest dosyć duże. Następną sprawę, jaką bym miał, to jest tak, na terenie, przy ciągu ulicy Wolności w Czastarach jest dosyć dużo studzienek kanalizacyjnych. Te studzienki ostatnio były remontowane, tylko że te studzienki po tym remoncie powodują większy hałas niż przed remontem. Każde przejechanie samochodu, który trafi na tą studzienkę, to jest tyk, to jest tak uciążliwe, mieszkając blisko drogi tutaj przy ulicy Wolności, to jest naprawdę tragedia. Zwłaszcza jak zaczyna się ruch od godziny tam w 5 rano, w 4 w nocy, to gdzie ten, tak jak to mówią, po tej osie, to echo się roznosi, no to jest naprawdę bardzo mocno uciążliwe. Następną rzeczą, którą bym miał, to tak jak Pan Dyrektor tutaj już wspomniał, mamy tu problemy z odwodnieniem tego odcinka tam głównie koło cmentarza. Tutaj wystosowaliśmy pismo do Pana Starosty, dostaliśmy odpowiedź, tam jest tylko zrobione to chwilowo, natomiast no, prosiłbym, żeby naprawdę się tym zająć. My już tam kilka razy żeśmy pompowali, jako jednostka OSP, kilka razy żeśmy pompowali wodę i co jest najgorsze, to pompujemy wtedy, kiedy leje, kiedy naprawdę warunki są trudne. Także tego i jeszcze mam jeden temat taki. Na terenie tutaj samej miejscowości Czastary jest dość dużo chodników powiatowych. Niektóre z tych chodników do połowy są zarośnięte trawą, darnią.
Chciałem spytać, kto się powinien tym zająć? Czy mieszkańcy, mieszkający, posiadający posesję przy tym chodniku, czy powiat? Bo tak jak mówię, na niektórych miejscach to za chwilę ten chodnik zginie całkowicie, nawet nikt nie będzie wiedział, że on tam jest, bo przykryła go trawa, no to on się cały czas poszerza coraz więcej. No, myślę, że miałbym tyle, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pan dyrektor Czarny. To znaczy tak, proszę Państwa, no to co Pan powiedział, kwestia ścieżek rowerowych, nawet ten odcinek, który był do wykonania między Rejmonta a Szastarami. Stan budżetu, jaki mamy w tym momencie, no nie pozwoli nam, nie pozwala nam na wykonanie tego chodniku. Było posiedzenie Rady Powiatu, było posiedzenie wyjazdowe radnych, jeszcze w roku ubiegłym, no niestety ten chodnik tam w tym momencie nie został przyjęty do realizacji. Na pewno widzimy, że jest to odcinek, który jest dość intensywnie uczęszczany, to co Pan powiedział, intensywność ruchu, objazdy, skracanie drogi, między innymi wybranie tutaj tej drogi powoduje to, że ten ruch jest zdecydowanie większy. Nie ukrywam, że stąd też ta propozycja naprawy tych dróg między poszczególnymi tymi odcinkami, poczynając aż od Bolesławca, tutaj w stronę Kalenic, są przewidywane i chcielibyśmy to wykonać. A wtedy przy tych inwestycjach jest możliwość łatwiejszego wykonania chociażby tych ścieżek pieszo-rowerowych, czy powiedzmy sposobu takiego rozwiązania, żeby zapewnić większą łatwość poruszania się i większe bezpieczeństwo pieszych. Ale czy się to uda? Nie mogę Państwu obiecać, że na pewno w tym roku, czy być może nawet w przyszłym, czy to się uda zrobić. Nie mamy tego na razie przewidziane do realizacji. No nie ukrywam, że jest to pewna inwestycja, która musi być uwzględniona w założeniach Rady Powiatu. No nie ukrywajmy, no tyle mogę powiedzieć. Natomiast kwestia tych drobnych rzeczy, natomiast no, kwestia utrzymania, to jest w naszej gestii, te wszystkie uwagi, które tutaj są, w ramach posiadanych środków przygotowujemy taką bieżące założenia, które by pozwalały na wykonanie tych inwestycji, nie inwestycji, a remontów bieżących i będziemy chcieli to sukcesywnie tą ekipą, którą posiadamy, czy ewentualnie w ramach pewnych usług zewnętrznych wykonywać pewne rzeczy. Ale też w ramach posiadanych pieniędzy, posiadanego budżetu. Natomiast to kwestie chodników. Są zawsze uwagi, w wielu sytuacjach już tak było, że no chodniki, budujmy chodniki, a później się okaże, że te chodniki zarastają, bo się okazuje, że wszyscy chcieli chodniki, a później nikt nim nie chodzi. To nie ukrywam, że my będziemy starali się te chodniki utrzymać w stanie czystości, ale tak, no przychodzi zima, jest okres, też problem odśnieżenia tych chodników, tak jak mieliśmy ten rok. Wymagałoby to dodatkowego sprzętu, jakichś lekkich ciągników, lekkich kółków, przemieszczania tego w terenie i odśnieżania. Jakimś rozwiązaniem wchodzącym i zdającym już pewne egzamin jest szersze pobocze, odłączenie go na jednej powierzchni bitumiczne chodniki, robienie wtedy jest łatwość tego utrzymania, a w jakim stopniu zabezpiecza to bezpieczeństwo pieszych. Ale gdziekolwiek jak się rozmawia i wcześniej też z pracą, którą wykonywałem, jak się okazuje, no każdy by chciał mieć chodnik wyniesiony na wyniesionym krawężniku, ładnie zrobiony, to ładnie wygląda. Tylko musicie Państwo wiedzieć, że no, koszty tego są zdecydowanie większe. Często wymaga to zakrycia rowu, wprowadzenia kanalizacji deszczowej, sposobu wprowadzenia tej wody. Z tym się wiąże wiele rzeczy. I mi się wydawało, że wybudowanie chodnika to jest coś prostego, ale koszty są tak duże z tym związane, że no, że rzeczywiście przekracza możliwości budżetowe. A później się okazuje, w wielu sytuacjach, że z tego chodnika tych osób niewiele korzysta. No, bo z czego to wynika, że zarastanie tych chodników? No po prostu brak ruchu na tych chodnikach. To tyle. No, ja wiem, że
każdy z nas i myślę, że tutaj Państwo w swojej gminie też każdy by chciał wszystko zrobić, ale również myślę, że Państwo też wiecie, że są pewne możliwości ograniczenia, których w krótkim okresie nie da się przeskoczyć. Ja myślę, że te rzeczy, które są do zrobienia, które wyraźnie widać, że jest to jakieś może być pewne zaniedbanie, czy istnieje możliwość bez jakichś tam nadzwyczaj dużych środków zrobienia, ze swej strony obiecuję pomoc i Państwa zgłoszenia tam, gdzie będą, w ramach posiadanych możliwości, na pewno będę chciał to realizować. W tych sprawach, które dotyczą tych dróg powiatowych, czy obszaru tego dróg powiatowych. Ale pewnych rzeczy ja też bym chciał nie wszystko chociażby ze względu na środki finansowe. Ja cały czas liczę, mam nadzieję, że te środki, które unijne, które trafią, muszą trafić do samorządu w dużym stopniu, żeby pobudzić tą gospodarkę, pobudzić działanie, bo wiadomo, są to pewne inwestycje, działania, zaangażowanie ludzi, dajemy im pracy, że one naprawdę niebawem trafią. Bo jeżeli nie będziemy mieć, to Państwo też wiecie, środki w wyniku sytuacji pandemicznej, jak się zmniejszają. Zmniejszają się Państwo, zmniejszają się w powiecie. I tych środków brakuje, jest mniej. Ludzie pewne działalności zaraz przerywają, zamieszają i brakuje chociażby na to. Miejmy nadzieję, że te środki, które trafią, w jakim stopniu pozwolą na pewne działania. Mam nadzieję również, że trafią do powiatowego zarządu, żeby móc pewne rzeczy wykonać, zrealizować. Ja to powtarzam cały czas tak na krągło, no nie ukrywajmy, pewne wiele rzeczy jest związanych z dysponowaniem środków. Mocno, może nie zawyżone, bo kosztorysem musi się opierać na
uśrednionych cenach w całej Polsce, tak? Dlatego też, jeśli chodzi o robociznę, uśrednionych cenach danego województwa. I tak naprawdę rozumiemy to, że doskonale też Państwu radny wcześniej przekazywaliśmy, że będzie powołana ta komisja, o której Pan wspominał, jeśli chodzi o budowę sieci chodników. My z tym wszystkim się zgadzamy. Prosimy, a wręcz błagamy Pana Dyrektora, to o czym mówił kolega Andrzej, radny Andrzej Łytkowski, żeby to odprowadzenie tej wody z cmentarza, bo przepraszam za kolokwializm, ale to jest pierdoła i trochę dobrej woli. Myślę, że Pan wysłucha nasze już nie prośby, a błagania, bo strażacy regularnie przy każdym deszczu o godzinie 1-3 w nocy wyjeżdżają i pompują tą wodę. No nie są to, jeśli chodzi o budżet powiatu, jakieś wielkie koszty. Chcemy również, Panie Dyrektorze, zaznaczyć, miło, że się mamy wreszcie okazję poznać, że nie chcielibyśmy, aby Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe zapomniało, że w tym 2018, bodajże roku, mogę się pomylić, 18, 19, 17, 18 bodajże, przekazaliśmy na współpracę, może tak to określę, budowy, odbudowy i remontów dróg kwotę 1 000 000 zł. To jak dla naszego budżetu, Panie Dyrektorze, to ogromne pieniądze. Błagamy, nie prosimy, my błagamy, abyście Państwo chociaż doraźnie z tą drogą, z tym odcinkiem miejscowości Dolina cokolwiek zrobili, ponieważ no nie chcę Panu opowiadać, że Kobitka pojedzie rowerem, że się przewróci, bo to wszystko usłyszeliśmy, to już usłyszeliśmy wszyscy przez te wszystkie lata naszej pracy w samorządzie. Natomiast ja Pana po prostu w imieniu swoim, radnych naszej gminy, Skrzyża, bardzo, bardzo proszę o jakąkolwiek małą, drobną, chociaż drobną naprawę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję, proszę Pana Karma. Ja mam takie pytanie, nawiązując do tego, co powiedział kolega Łytkowski, właśnie odnośnie tego ruchu zwiększonego przez naszą gminę, też również było pismo składane do powiatu. Chodzi mi o chodnik albo oddzielenie pasa drogowego od pasa pieszych przy szkole w Kątach Olichnowskich. To jest mały odcinek, a tamtą drogą uczęszczają dzieci na przystanek, żeby dojechać do szkoły. I to jest naprawdę niebezpieczne. Droga jest wąska, jeżeli mijają się dwa tiry, to naprawdę te dzieci są w niebezpieczeństwie. Chodzą, tam nie ma chodnika, idą drogą. Tiry nie zachowują takiej prędkości, jak powinny być w ogóle samochody osobowe również. Więc ja myślę, że temu odcinkowi też warto się jest przyjrzeć, ponieważ to niestety, ale zagraża bezpieczeństwo dzieci. Ja nie chciałabym, żeby taki chodnik został zbudowany, kiedy zdarzy się wypadek. Bo będzie wtedy naprawdę przykro i będzie, no, nikt się tym nie zajął, tak? Jeżeli chodzi o drogę, to też bardzo bym prosiła, bo tak mówimy, ta droga nasza na Dolinie jest naprawdę w fatalnym stanie, ale jeżeli będzie dalej taki ruch, to ja bym prosiła, żeby się przyjrzeć drodze między Józefowem a Kątami. Bo tam również tylko będzie to samo. Droga też już zaczyna się rozlatywać i takie łatanie co 2 metry to też nic nie daje, bo to jest co roku robione i co roku są coraz większe dziury na tej drodze. No i miałabym też taką prośbę, bo też ileś razy to było powtarzane odnośnie w Kątach Walichnowskich, ulicy Walichnowskiej. Tam przy drodze są drzewa. Niektóre drzewa są suche, gałęzie wiszą nad drzewami, przy większym wietrze to nawet całe drzewa lecą. Kiedyś nawet pani wjechała samochodem w taką gałąź, poprzednio spadła, więc może raz porządnie to zrobić, a nie co roku po parę gałęzi poucinać. Raz porządnie, które drzewa są suche, to je spuścić. Raz porządnie w roku zrobić i wtedy będzie święty spokój i nie będzie trzeba co roku przypominać i gałęzi jakieś tam ucinać. Dziękuję. Kolega Salomon, proszę. Panie
panie dyrektorze, jeśli pan jest tam nowym, od kiedy? Od 1 stycznia, tak? No ale taki słupek między Dworska, Dworska 110, no 109 i żeście postawili słupek, a tam jest studzienka zapadnięta. To ile ten słupek jeszcze tam będzie stał? A powiem, bo jest zapadnięty. Nie ma, dziura jest po prostu. Stwarza zagrożenie. No. I ten słupek, że się postawili, bo to jest wasz. Z rejonu dróg. Ulica Dworska, tak? Dworska. Dworska. Dworska 109, 110. No. Ja się może powtórzę, panie dyrektorze, tutaj pokój wcześniej mi uprzejmie troszeczkę. Temat drogi do Liny. Jeśli rozmawiamy, jesteśmy tutaj mieszkańcami wszyscy powiatu Wieruszowskiego, wiemy doskonale, jak wyglądają drogi na tym powiecie. I myślę, że ten odcinek na Dolinie jest naprawdę najgorszy. Jeśli była sesja powiatu Wieruszowskiego, była ujazdowa w terenie, doskonale widzieli, jak ta sytuacja wygląda. Teraz aktualnie po zimie jest tam makabra. I myślę, że to, co pan powiedział, że tam jakieś doraźne badanie pasów po błotu przy brzegu, kompletnie nam nie zawinął, dlatego że ona się środkiem nam zapadła. Bardzo bym prosił, żeby pan tam pojechał, zobaczył go dokładnie, naprawdę. Bo ciężko mi to wytłumaczyć, ale na obecną chwilę ta droga się po prostu zapada pod ciężarem samochodu osobowego. A jeżdżą tam po prostu duże samochody, ona się ugina i pasy tam naprawdę nic nie dają. To jest naprawdę proszę pana, aby ta droga ujęta była wcześniej. Ona nie może czekać tak długo, że tam na lata następne, bo nie widzę tej drogi za 3 lata. Odcinek, pan wspomniał o remoncie odcinka z Żar bodajże do Czastek, tak? Ten odcinek jest dużo lepszej kondycji niż droga na Dolinie. Dlatego proszę, żeby to się udało przesunąć, odwrócić koleję. Naprawdę, bo powtarzam się, ale po prostu jest taka sytuacja linii. Ja rozumiem, ja wiem, stamtąd ten odcinek tam rzeczywiście w Dolinie, no udało mi się tam być i widziałem, że rzeczywiście jest tam stan fatalny, dlatego no cóż, pewne decyzje, które są podejmowane, no ja też nie mogę ich wykonywać, jeżeli nie będzie takich rozwiązań, które takich przyjętych. Pewne rzeczy inwestycyjne my możemy realizować po przyjęciu, przez podjęciu uchwały przez Radę Powiatu. To proszę nas zrozumieć, że nie jesteśmy instytucją, która samodzielnie pewne rzeczy wykonuje. Ja to sobie całe i spróbujemy zrobić to, przynajmniej poprawić stan tej drogi poprzez wycięcie pasów w granicach tych około, jak powiedziałem, te 70-75 cm z jednej i z drugiej strony, zrobienie pewnej podbudowy tam trochę i przynajmniej poprawienie tego stanu. Na ten czas, dopóki nie będzie tego kompleksowego remontu, kompleksowej inwestycji. Tylko tyle mogę obiecać i tyle, co mogę w tym momencie powiedzieć. Ja rozumiem państwa, rozumiem pana, rozumiem tutaj inne osoby, bo też widziałem, wiem, jak ta droga wygląda, ale proszę też zrozumieć moją sytuację. Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji jak z pana poprzednikiem, że pracownicy po prostu nie wiedzieli, gdzie się kończy powiat i kończyli przedstępną wycinanie rowu, czyszczenie. Mam nadzieję, że nie będę musiała dzwonić i interweniować w tej kwestii. Także tyle ode mnie. Dziękuję. Nie ma tam praktycznie w ogóle pomocy. Co prawda nie ma wielu mieszkańców,
Planuje tak ci mieszkańców chcą też bezpiecznie przejść niekiedy z domu do domu, czy przejść z dziećmi na spacer. Nie ma takiej możliwości, bo mają do wyboru albo uciekanie na pobocze w okolicy drzew, albo uciekanie do rogu. Dlatego bardzo bym prosił też o jakieś poszerzenie tego pobocza. No już tutaj o chodniku nie chcę wspominać. Czy czymś takim, tak? Ale bardzo bym prosił również o przyjrzenie się tej sprawie. I również, jeżeli będzie wykonywany taki plan, podcięcie gałęzi, bo również nam spisają na gałęzie na to. Dziękuję. Dziękuję. Niemożliwe, natomiast te zgłoszenia, które będziemy
by mieć faktycznie te drzewa, które należałoby usunąć ze względu na zagrażanie bezpieczeństwu ruchu, czy ewentualnie na ich stan zdrowotny, no to wtedy wystąpimy o wydanie decyzji i jesienią spróbowalibyśmy w tym okresie zimowym te drzewa, które rzeczywiście są niepotrzebne usuwać. Natomiast gałęzie usuwanie, przycinanie gałęzi, docinanie też jest to w kwestii naszej, natomiast no, w terenie leśnym może być to większy problem ze względu na właścicieli. Jeżeli będą to tereny prywatne, my praktycznie możemy tylko obciąć te gałęzie, które bezpośrednio wystają na drogę. Natomiast już poza pasem drogowym naszym no, nie jesteśmy władni do działania w tej sprawie. Także to w niektórych sytuacjach, nawet jeżeli są to lasy prywatne, no tutaj prośba jakaś interwencja do osób właścicieli, żeby spróbowali przynajmniej odpowiedzieć. My możemy to jedynie zrobić tam, gdzie dotyczy to samego pasu drogowego, gdzie wystaje na pas drogowy, to możemy próbować odciąć. No ale to są takie jakieś działania doraźne, natomiast no, to, co już jest poza naszym pasem, naszym kompetencją, no nie możemy tego zrobić. I też są to okresy, kiedy to można robić. Okres lekowy się zaczyna, a więc tutaj już możliwość działania jest taka praktycznie raz w roku. Nie ukrywam, że chciałem, żeby tych zakrzaczeń, tych drzew więcej poobcinać, ale ze względu na ilość osób, którymi dysponujemy i na tą zimę, gdzie rzeczywiście musieliśmy własne ekipy, poza tymi ekipami, które mamy umowy podpisane, również nasi pracownicy musieli brać udział w tej akcji zimowej, a więc tutaj była ograniczona możliwość. Nie ukrywam, że chciałem, żeby tego zdecydowanie więcej można było poprzycinać, powycinać. Kwestia wykaszania rogów, utrzymania czystości rogów. Też będę szukał ewentualnie innych rozwiązań, żeby to rzeczywiście ten wizerunek tych dróg powiatowych był inny, żeby to lepiej wyglądało. Zobaczymy, czy mi się to uda. Na pewno nie uda mi się tego wszystkiego siłami naszymi, którymi dysponujemy i sprzętem, więc naprawdę szukam tutaj innych rozwiązań poprzez usługi ewentualnie, czy pewne inne porozumienia. Spróbuję tutaj dojść do porozumienia, żeby to być może w inny sposób jeszcze zrobić. Tyle jest tych rzeczy tutaj wiele. Rzeczywiście można by było, nie wiem, tak jak na samym początku powiedziałem, na pewno pracy tutaj nie brakuje i jeżeli się tylko chce, a i tak zawsze wszystkie musimy zrobić, bo będą to wykonania pewne rzeczy. Te rzeczy tutaj, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a są tak dość oczywiste, które Państwo zgłosiliście, spróbuję to jak najszybciej tutaj na tym Państwa terenie zrobić. Wiem, kwestia doliny dla mnie to też jest od samego początku też próbowałem nawet, żeby to zrobić jeszcze w tym styczniu, niestety brakło czasu. Być może uda się to zrobić doraźnie teraz, a być może na przykład może gdzieś się uda ten odcinek wcisnąć, bo rzeczywiście nie jest to długi odcinek drogi, a może poprawić ten stan i myślę, że wpłynąć na wszystkich korzystnych. Tam i teren zabudowany i nawet ten odcinek cały naprawdę jest warty pogłonieniu się ten mój przybrzeniu, żeby to zrobić tak powinno być. No. Chciałbym, żeby Pan po prostu reagował w tej sprawie w Radzie Powiatu. I jeszcze tak myślę, że mieszkańcy nie przyjmą tego dobrze, jeśli to tak wyraźnie uważają, bo oni za długo już czekają, wie Pan, bo ta droga... Ja wiem, cierpliwość pewna jest. Cierpliwość, ale ona jest taka, Panie Dyrektorze, że to nie jest ta droga do remontu od na przykład ze zeszłego roku czy dwa. Ona już miała być remontowana bardzo długi czas temu. Po prostu się nasila i oczekiwanie ludzi jest bardzo duże i ja doskonale rozumiem. Nie jestem mieszkańcem Doliny, jestem mieszkańcem Krzyża, ale widzę, co się tam dzieje. Także bardzo jeszcze raz proszę o to, żeby tam się coś zadziało. Dziękuję. Ja jeszcze w imieniu Rady Podróż Średnią Pracy Mniejszego Wiceprzewodniczącego Rady prośba o miejscowość Krajanka przy wyjeździe z Krajanki na drogę powiatową. I szczególnie chodzi o samochody ciężarowe albo maszyny rolnicze, gałęzie tam zasłaniają widoczność na pojazd na drogę powiatową. Czy jeszcze ktoś?
teraz samochodem i graniczy z cudem, żeby nie wpaść w jakąś dziurę. Proszę Panią, już w dniu dzisiejszym ekipy zaczynają poszczególne drogi wykonywać masą na gorąco, masą na zimno, bo wcześniej, jeżeli te warunki pogodowe nam się nie zmienią, to będziemy chcieli ten tydzień, następny tydzień wykonywać te największe przynajmniej te odcinki, gdzie jest najgorzej w tym momencie już teraz. Potrzeby, że te rzeczy tak.